Cześć, witam Cię w moim salonie, który jest zlokalizowany na ulicy Mogilskiej 57A w Krakowie. Zapraszam Cię na wirtualny spacer, w którym pokażę Ci, dlaczego warto mnie odwiedzić. Nazywam się Justyna Kobryń, jestem inżynierem fizyki medycznej i optometrystą. Moje doświadczenie zdobywałam przez kilka dobrych lat. Na początek w salonach optycznych, ale co najważniejsze, w klinice okulistycznej. Ta klinika zajmowała się głównie laserową korekcją wzroku i leczeniem stożka rogówki. Praca w klinice tak naprawdę bardzo mnie rozwinęła, ponieważ spotykałam się z wieloma pacjentami o różnych przypadkach klinicznych, co pozwoliło mi nabyć taką wiedzę, którą teraz mogę wykorzystać w swojej pracy. Do powstania salonu tak naprawdę doszło z bardzo błahego powodu. Kiedyś, odpoczywając sobie w domu, znalazłam stare recepty okularowe i mój przyjaciel nagle zapytał: po co ci te recepty? Ja mówię, no mogę wypisywać receptę na okulary. To dlaczego nie masz swojego salonu? I tak to się zaczęło. W moim salonie zajmuję się badaniem wzroku, doborem korekcji okularowej i gustownych oprawek. Do każdego z Was staram się podchodzić bardzo empatycznie, ponieważ wyobrażam sobie, co ja na Twoim miejscu oczekiwałabym od danego specjalisty. Teraz pokażę Ci, jak wygląda u mnie badanie wzroku. Na początek sprawdzam ostrość wzroku bez korekcji, co jest bardzo ważnym etapem. Następnie robię autorefraktometr, czyli potocznie mówiąc komputerowe badanie wzroku. Na podstawie tych wyników badam na forepterze, po czym przechodzimy na oprawę próbną i w tej oprawie próbnej robimy sobie spacer po salonie, oceniasz, jak się w niej czujesz, czy jest wszystko w porządku, czy wyraźnie widzisz, czy się nie kręci w głowie, jakie są generalnie Twoje odczucia. Jeżeli jest faktycznie wszystko ok, reasumuję wyniki i przechodzimy dalej. Po pierwsze oceniam Twoje preferencje. Czy wolisz oprawę z tworzywa, czy oprawę metalową? Szukamy, czy to okrągłej, czy to podłużnej, czy to prostokątnej. Po kolei według Twojej preferencji mierzymy i wybieramy tą, która po pierwsze jest najwygodniejsza, leży dobrze na nosie, dobrze układa się za uszami i przede wszystkim bardzo dobrze wygląda na Twojej twarzy. Po wybraniu Twojej ulubionej oprawy przechodzimy do pomiaru rozstawu źrenic i wysokości montażu. No chyba, że wybierzesz wersję spersonalizowaną, ale o tym to już Ci opowiem, jak mnie odwiedzisz. Powiedziałam już o procedurach badania wzroku, natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, że ja traktuję każdego pacjenta bardzo indywidualnie, ponieważ każdy z Was jest inną totalnie osobą. Każdy z Was ma inny problem związany ze wzrokiem i każdy z Was potrzebuje innej opieki. Dzięki pracy w klinice jestem w stanie wychwycić pewne rzeczy, które mogą się okazać bardzo istotne. Może się okazać, że wcale nie potrzebujesz okularów, tylko zabiegu okulistycznego. A ja jestem w stanie Ci podpowiedzieć, co dalej możesz z tym zrobić. Soczewki okularowe do mojego salonu dostarczają jeleniogórskie zakłady optyczne i tam też są montowane już całe okulary. W moim salonie panuje domowa atmosfera. Możesz nawet przyjść po prostu na kawę, porozmawiać na przykład o muzyce, a tak się składa, że jestem wokalistką, więc bardzo chętnie ten temat rozwinę. Zapraszam Cię do mojego salonu na ulicy Mogilskiej 57A w Krakowie. Na pewno nie pożałujesz. A na koniec niespodzianka dla wytrwałych. Posłuchajcie mojego nagrania.